Witam Was, moi drodzy, serdecznie w 11 odcinku z levelowania konta od zera do milionera w Euro Truck Simulator 2. Ja jestem Yuken i zaczynamy kolejny odcinek. Pytaliście, czy może odpuściłem serię z Euro Truckiem? Otóż nie, moi drodzy, nie odpuściłem. Nie skupiłem się tylko i wyłącznie na Farming Simulatorze. Od razu na to pytanie, na ten komentarz odpowiadam. Nie, po prostu farminga miałem nagranego troszkę na zapas. A z Eurotrackiem potrzebowałem dosłownie kilku dni przerwy, żeby się zresetować, bo miałem też inne sprawy, niestety na głowie, którymi musiałem się zająć. Ale lecimy z serią z Eurotracka, wcale nie mam zamiaru odpuszczać. Jedna ważna informacja, nie wiem, czy będzie wszystko na pewno dobrze działało, bo weszła jakaś aktualizacja, oby nam nie popsuła tutaj niczego. Widz też napisał w komentarzu, co może być powodem tego, że mamy takie różne jaja i to wyszło, że ta Ukrainę Expansion, czyli dodatek do Ukrainy, do Promotsa, więc usunąłem, słuchajcie, usunąłem ten jak najbardziej tego bajera. O, mamy helikopter, chociaż Renault mi się średnio podoba, no ale cena jest super i ładunek jest i delikatny, i o wysokiej wartości, natomiast, o, i mamy dystans ponad, zobaczmy sobie, bo też teraz bardzo ważne, pamiętajcie, widzowie, żeby teraz zerkać. Dostawy do 1100 km. Ale 40% mamy za 850. Dobrze, czyli wszystko, co powyżej 850 jest ok. Mi się akurat renówka nie podoba, ale to chodzi też czasami, że zęby trzeba, widzowie, zagryźć. Pojedziemy na Węgry, no spoko, nie ma problemu. Nie widzę tu lepszego zlecenia. Jeszcze mogę przejrzeć, czy są inne. Tu byśmy mieli wiertło, tu byśmy mieli spychacz, no ale w Niemczech to jest taka prosta dosyć jazda. No tutaj DAF, jakiś fajny, nowy, zbiorniki ciśnieniowe, no ale te ceny to już są takie, nie, ja bym chciał takie zleconko zrobić, które jednak da nam fajny exp i sprawi, że my szybko po prostu levelujemy, także bierzemy to zlecenie z tą renówką, trudno, widzowie. Możliwe, że w następnym odcinku, ponieważ teraz no, już nie porównujemy odcinków do stopnia levelowania, bo widzieliście, że był odcinek, w którym zatrudniłem pracowników. Nie sprawdziłem tu jeszcze tylko, moi drodzy, jednej rzeczy. O, musimy sobie oczywiście ustawić, poczekajcie, musimy sobie ustawić jedną rzecz. To niech sobie będzie, natomiast ja zawsze sobie ustawiam pod odcinek, widzowie, fotel, bo jakoś tak wolę mieć większy punkt widzenia. Myślę, że tak będzie całkiem spoko, może ciutkę niżej. Dobra. No ta renówka, mówię, mi się strasznie nie podoba, ale nią pojedziemy. I słuchajcie, o, helikopter. Dobra, helikopter, helikopter. Musimy z nim wyjechać, jak my, dobra. Tu wyjeżdżamy, tu tam jakiś samolot stoi. Dobra, widzowie, fajnie, fajnie. Fajnie, czyli z Elbląga jedziemy z helikopterem. No dobra, no to gitarka. Okay, ruszajmy. Generalnie nie przepadam, słuchajcie, za tym, za renówką. Musimy tak jakoś to obrócić. O, będzie się ciężko chyba jechało. Ten helikopter, ta renówka się chyba nie nadaje do jazdy, widzowie. Renówka się kompletnie, słuchajcie, nie nadaje do jazdy. Światła jeszcze musimy włączyć, żeby mandatu nie dostać. No nie wiem, czy uda mi się taki dystans. 1000 km, słuchajcie, mamy do przebycia, ale to też chodzi o to, żeby levelować. Zatrudniliśmy pracowników. Jedną rzecz jeszcze muszę, widzowie, sprawdzić. Jedną rzecz muszę sprawdzić, bo to nada nam cały sens. Mamy niecałe 40 godzin na dostawę, tak? Według... Mamy to dostarczyć w niedzielę o 5 rano. W niedzielę o 5 rano mamy to dostarczyć. Czyli dwa razy teoretycznie... A mamy w sobotę... No to, moi drodzy, spokojnie dwa razy po 8 godzin możemy się przespać. Nie wiem, czy 3. Teraz mamy 13, więc nie myślimy o przesypianiu się. Ale
ale zobaczymy. Zobaczymy. No dwa razy musimy się, słuchajcie, przespać, bo... Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Bo musimy. Wiecie po co będziemy się przesypiać? Zjedź z ronda. Powód przespania się jest... Ale to Renault to naprawdę, będzie ciężko tym jechać. Słuchajcie, powód przespania się jest bardzo prosty. A mianowicie po to będziemy się przesypiać, ażeby w tym czasie nasi pracownicy dla nas zarabiali pieniądze, widzowie. Przygotuj się do skrętu w prawo. Więc nie jest to... Nie jest to przypadkowe. Niby na Warszawę, na S7 lecimy, dobra. Helikopter nie należy do lekkich towarów, więc... Chłopcy, ale wymusiłem gościowi. Wymusiłem chamsko gościowi. No dobra, zdarza się, widzowie, zdarza się. Jedziemy. Trzeba awansować troszkę. Jak i też trochę pieniędzy zarobimy, to potem będziemy myśleć ewentualnie, co dalej. Bo mam plan oczywiście... Mam plan jak najbardziej kupić kolejny garaż. Albo nie, ten rozszerzyć o dwa miejsca, bo ten już jest okej. No gdzie tu 40? Czy kogoś tu pogrzało? Czekać jak z paliwem? No coś tam mamy tego paliwa. Ale to już ze spaniem załatwimy, myślę, że paliwo. Ale jakby grafika się, widzowie, poprawiła po tym update'cie. Nie wiem, mam takie wrażenie, że coś tu się poprawiło graficznie, bo naprawdę jest fajnie to zrobione. 1000 kilometrów, widzowie, przed nami. Myślę, że tak pojadę do godziny około 20, może z małym hakiem. I się oczywiście prześpimy. Zatankujemy wtedy, zobaczymy, ile paliwa nam starczy. Czyli tak prawdopodobnie opuścimy Polskę i gdzieś w Czechach może się przekimamy. Zobaczymy zresztą. Pojedziemy dzisiaj kulturalnie w granicach stówki, żebyście nie mówili, że za szybko jeżdżę, aczkolwiek ja też pod odcinki staram się czasem trochę nadgonić, żeby, wiecie, te odcinki nie trwały, kurczę, nie wiadomo ile, chociaż jest bardzo mi miło, drogi widzu, że... Jest bardzo mi miło, że wy chcecie oglądać takie długie odcinki. Także pozdrawiam wszystkich gorąco i serdecznie. Fajną społeczność tworzymy. Zawsze się wymieniacie fajnymi swoimi uwagami. Bardzo mi miło z tego powodu. Nawet tam ktoś mi ostatnio z farmingiem coś niecoś doradził. No akurat jeśli chodzi o farminga, to się uczę. Ja tego kompletnie... Ja wiem, że wielu z was w ogóle może to dziwić, ale no to jest mój pierwszy kontakt z farming symulatorem w ogóle. Rolnictwem, no tak po części też. No więc wiecie, no więc... To jest nauka i te błędy tam są ewidentne. Ale przynajmniej możemy się pośmiać z tego, jak zaczynam. A jeśli chodzi o Eurotrucka, już poniekąd się zrobiłem wyjadaczem. Jak widzicie, konto szybko leveluje. O, już mamy 2000 przychodu z jakiegoś kierowcy. On chyba dopiero co był zatrudniony, więc jakby już ciężko się spodziewać jakiejś dużej kwoty. Pamiętajcie, że jak zatrudniacie kierowców, oni nie mają leveli. No to niestety, moi drodzy, ale na początku... Takie zlecenia będą wam robili, później będą i po 10, po 20 tysięcy, aż dojdzie nawet do większej kwoty, ale to z czasem. A raczej bym chciał mandatu nie dostać. Przede wszystkim najważniejsze to nie uszkodzić ładunku, żeby nie mieć kary. Bo to jest jakby taka podstawa w tym momencie, widzowie, żeby no jednak tej kary nie było. Za uszkodzenia, o Jezu, 80 ktoś tu ustawił. Ale ludzie, no nie jedźcie, kurde, 40, no halo, autostrada, znaczy S coś tam. S7 bodajże, jak dobrze pamiętam. Chodźmy
ten nasz helikopter. Helikopter, helikopter. Helikopter w ogniu. Postaram się, żeby nie był w ogniu, widzowie. Postaram się, żeby dojechał do celu. No myślę, że o nic nie zahaczymy, bo na szczęście on szeroki nie jest. Bo nie ma tych śmigieł. Więc na szczęście jest szansa, że o nic nie zahaczymy. Aczkolwiek chcę podjąć wyzwanie i mówię to raczej nie dla kasy, dla expa też nie. Ale chciałbym podjąć wyzwanie na odcinku i to w końcu zrobimy. Bo kusi mnie, żeby zrobić ładunek wielkogabarytowy. Dlatego, że na tym promocie, uwierzcie mi, że to jest trudne, widzę. Promocie jazda z ładunkiem wielkogabarytowym jest trudna. O, farming simulator, ktoś kosi tam zboże jakieś, albo rzepak, nie wiem, co tam jest. Chyba zboże. No teraz mi się sfarmi... Chociaż powiem wam, że od farminga mi trochę uderzyła jedna rzecz do głowy, bo jak widzę drzewa, to mi się cały czas kojarzy, tylko wpinanie tych drzew, no bo nie, no oczywiście jestem przeciwnikiem. To robiłem dla hajsu i będę sadzić nowe drzewa, ale no, ja tam wszędzie najchętniej drzewa sadził, żeby było dużo zieleni. Uważam, że no, nam te drzewa są potrzebne, bo strasznie długo rosną. Ale tak mi się z farminga to skojarzyło, że... Że po prostu było wpinanie drzew. Co oni tam tak się... A, bo jakieś światła, dobra. O, co ja zrobiłem, widzowie? Widzicie, tak to jest, jak you can kamerę. Ja tu patrzę, jak helikopter wygląda, żeby miniaturkę wam zrobić. Kamerę zmieniłem, a tu takie coś, widzowie. Taka sytuacja. Nie, widzicie, ja nie mogę, słuchajcie, tych kamer. Nie mogę, słuchajcie, tych kamer zmieniać. No nie mogę. Ja tu muszę się na drodze skupiać, wiecie, a nie patrzeć, kurczę, na kamerę. Z tego to shota trzeba zrobić, koniecznie. Z prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Z tego to koniecznie, widzowie, trzeba shota zrobić. No jedźcie, ludzie. Zaraz was lewym będę ciął. Dobra, jadę lewym. Jedź prosto. Już i tak mandat dostałem, słuchaj. O, nie dostałem mandat. A, dostałem jednak. Dobra. Trudno. Po tej kolizji jakoś tam trudno, no 2000 w plecy, łącznie tam 3. No już trudno. Teraz jadę grzecznie. Ważne, żeby helikopter w całości dojechał. Dobra, godzina 16 tutaj dobija, także no myślę, że nawet z Polski możemy nie wyjechać. Po 20 bym się przekimał. Moi drodzy, koło 20. Żeby notkę, żeby nie jechać w nocy, wiadomo. To jest teraz nie S7, tylko 7. Czyli pewnie krajówką jakąś jedziemy. O, tam jedzie pociąg, zobaczcie jak ładnie. No ja wam pokazuję i zaraz coś przydzwonię, nie? Pociągi wam pokazuję w czasie jazdy i... Znowu będzie jakieś przydzwonienie. Ale prawda jest taka, słuchajcie, no to jest część jakiegoś, powiedzmy, realizmu, no bo kierowca, jeżeli prawdziwy, zawodowy kierowca, jeśli sobie jedzie ciężarówką, nie wiem, patrzy w telefon i, nie wiem, rozglądałby się tak jak ja po pociągach, to też by mógł coś przydzwonić, też by miało to spore konsekwencje, więc oczywiście, moi drodzy, że... To jest jakaś forma realizmu, no nie powinniśmy tak robić. Ja też nagrywając odcinki, no powinienem skupić się na drodze, a nie pokazywać wam, co jest dookoła. No ale ten promot, no jest tak kuszący, tu jest tyle bajerów, widzowie, że aż, no sami rozumiecie, że aż kusi, żeby wam coś pokazać. Bo to jest naprawdę super zrobione. Co chwilę coś tam się dzieje, a tego pociągu, tego Regio, to jeszcze jadącego nie widziałem, bo on pierwszym zjazdem w Wałczu często stoi po prostu. Ale żeby jechał, go jeszcze nie widziałem, a tutaj mamy jadącego.
może jeszcze jakiegoś trafimy. Fajne zlecenie, także zbieramy kasę na ulepszenie garażu. Nie pamiętam, to chyba z 500 tysięcy nas będzie kosztowało. Pamiętajcie, że mamy kredyt, który te 20 tysięcy musimy spłacać, 25 chyba dziennie. Więc dobrze, że wziąłem takie zlecenie droższe, bo właśnie nie pamiętam, muszę zerknąć, bo nie pamiętam, moi drodzy, czy spłaciłem ten kredyt te 400 tysięcy. A ten co robi? Gościu stanął sobie na awaryjnych, na przeciwległym pasie i zadowolony. Tędy jeszcze na pewno nie jechałem, słuchajcie. Piękne widoki. I nie kojarzę z poprzedniej, znaczy w ogóle z promoca, chyba tędy nie przejeżdżałem. Albo jechałem w nocy i nie pamiętam, ale bardzo ładnie jest to zrobione, jak widać. No, zobaczcie, jak ładnie. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Helikopter, helikopter. Dobra, jedziemy. Nie będziemy się tu rozglądali, widzowie, za dużo, bo... Zjedź z ronda. To moje rozglądanie się zazwyczaj źle kończy. Że jak stajemy, to możemy się rozglądać. A jak jedziemy, to jedziemy. Nie ma rozglądania. Fajnie zrobiona trasa. Teraz jest jakaś krajowa 60 chyba. Lubię widzowie jeździć tymi krajowymi drogami też. Bo jakbym tak ciągle miał, wiecie, śmigać w autostradach, no to sami rozumiecie, że byłoby to nudne, nie? Nawet jak przez te miejscowości, no trzeba zwolnić trochę czy coś, no to... W ogóle jaką piękną pogodę mamy, czyste niebo, słoneczko. Coś mam wrażenie, i nawet w lusterku, słuchajcie, widzę dokładność tej pogody, tego nieba. Także ja mam wrażenie, że coś się pozmieniały... Coś się graficznie zmieniło po update'cie. Wiecie, 17, to jeszcze nie jedziemy. Także coś się zmieniło na pewno graficznie, bo widzę tu wiele zmian, że w lusterku nie było tak dokładnie... Ja przecież nic w ustawieniach swoich nie zmieniałem. Więc coś musieli zaktualizować. Muszę poczytać dziennik zmian, jakby nie miałem czasu, bo po prostu włączyłem Eurotracka, żeby nagrać odcinek i wyskoczył mi komunikat o update'cie. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Ale póki co chyba mody działają. No najważniejsze, że ten hub mi działa, bo powiem wam szczerze, że nie wyobrażałbym sobie mieć tego fabrycznego wielkiego huba, bo on jest tak dla mnie irytujący, że dlatego ściągnąłem tego. I wszystkie informacje mam na górze i to mi do niczego nie przeszkadza. Czerwone światło, dobra, już wystarczy na dzisiaj mandatu. Jedź prosto. Dwa mandaty na odcinek to już myślę jest limit wyczerpany, chociaż ja wiem, że za chwilkę ktoś z was napisze, że do trzech razy sztuka, no i może tak się zdarzyć, nie mówmy, że nie, ale lepiej nie. Widzowie, nie prowokujmy. Płock. A czyli tak jesteśmy w połowie trasy, jeśli chyba chodzi o Polskę, chociaż nie, bo Płock jest i tak nad Warszawą. Więc jak miniemy gdzieś, myślę, tak Warszawę, to będzie połowa. Zresztą ciężko jest mi tak to określić. Nie mam aż takiego zmysłu, żeby, wiecie, tak... Znaczy mapę mam, bo mapę wiele razy miałem też na... Mapę miałem często, jako dzieciak miałem mapę na ścianie Polski powieszoną. Kupiłem sobie mapę taką samą, jak w szkole wisiała. Koledzy myśleli, zjedź pierwszym zjazdem, że ze szkoły wyniosłem, a ja miałem swoją własną. O, puścił mnie Tesla, bardzo miło, bo jakby we mnie przyzwonił, byłby trzeci mandat, a ja mu wymusiłem. Ale ładne widoki, widzowie. Fajna ta 60, no, fajna droga. Grzejemy. Co tu za dużo nie pogrzejemy, bo jest 90. Możemy za dużo pogrzać. Jeszcze zakręty, no to wiecie, trzeba by...
trzeba, by dowieźć ten helikopter w całości, nie? Ile zrobiłem? Koło 200 km dopiero. Było tam może 1050. Nie pamiętam, ile było początkowo trasy. Ale najważniejsze, żeby było te 850, nie? To na czwartym... O, 11 tysięcy, zobaczcie. 11 tysięcy pani Scarlett tam zarobiła, także pięknie. Czyli można powiedzieć, że przez tą trasę, przez ten cały kurs nasi pracownicy, widzowie zarobią na ratę kredytu. Do skrętu w lewo. Dlatego tym konkretnym przypadku jak najbardziej ten kredyt ma sens. O, na autostradę jedzie. Także w tym konkretnym przypadku, słuchajcie, ten kredyt ma sens. Ale co ja robię? Mówcie, że zły migacz włączyłem. Jeśli tak, to musiałem zły klawisz wcisnąć. Wiecie, jakby no w tym momencie ten kredyt ma sens i też zobaczymy, jak to dalej będzie. No puść mnie, gałganie. Halo, no ludzie, no wyjeżdżam, grzecznie się wpraszam. Bo te NPC-ty tutaj to tak chamsko się wryniają, a ja grzecznie. Kulturalnie, o. Dobra, i tak go puszczę, bo zaraz zahaczę o kogoś. Słuchajcie, to są roboty drogowe, więc możemy od razu na... Wjeżdżam, puszczaj mnie tą Kią, czy... Ja, czy Mondeo, nie wiem, cokolwiek to jest. Patrzeć, żeby w coś nie przydzwonić, widzowie, nie? Bo... O, to by się na miniaturkę, myślę, że nadało, nie? Taki helikopter, wieziemy helikopter. O, ten mi teraz zasłania. Ty gnoju, ty. Gdzie mnie zasłaniasz? Ja miniaturkę do filmu dla widza chcę zrobić. A ty mi tu perfidnie wjeżdżasz tą Landarą wielką. No i nie zrobię miniaturki przez Gałgana. O, teraz, tak. Przy tych robotach drogowych, słuchajcie, miniaturka. Dobra, jedziemy. Dla widza miniaturka. Jedziemy helikopter. A tu roboty drogowe, bo coś spadło. Ojej, policjantów bym wjechał. Zahaczyłbym o nich, widzowie. Dobra, godzina 18. Tak cały czas staram się pilnować. Paliwo jeszcze mamy, spoko. Jak najbardziej wszystko pasuje. Jadę jak pijany, kurde. Nie no, trochę muszę przyspieszyć, bo wiecie tego... Tempo mamy troszeczkę wolne, 23 minuty, słuchajcie, odcinka już za nami, a ja dopiero gdzieś tak 250 km przejechałem. Nie będę, od razu odpowiadam, nie będę wyprzedzał awaryjnym, bo widzieliście na poprzednim odcinku, jak to się skończyło, także nie, widzowie, nie, skręcamy tu i tu wyprzedzamy, lewy. Jest ograniczenie do 140, więc pewnie jesteśmy na A1. Chyba to jest A1, nie? No bo co by to mogła być za autostrada inna? Raczej A1. Jechać, nie spać, zwiedzać, zapiekanka. Jedziemy. Rura. Przyspieszył. Widzicie? Trąbienie czasem pomaga. Nie, teraz trochę nadrobię, bo niedługo i tak pójdziemy spać. Z tym spaniem to właśnie, to jest to, bo w pierwszej serii się dziwiliście, jak to jest, że tak szybko się dorobiłem i tak dalej. To zaczynam robić teraz dokładnie to samo, widzowie, i będziecie tego świadkami, że będę starał się przesypiać. Po pierwsze, nie jeździć nocą po to, żeby też dla was odcinek był ciekawszy. A
po drugie, no to spanie ma swój sens, bo wyliczam, dokładnie wyliczam, ile mam czasu do ten deadline, kiedy mam dostarczyć towar, tak? No i w momencie, kiedy wiem, ile mam, kiedy będę na miejscu, no bo ten GPS akurat zazwyczaj mówi naprzód, zobaczcie, miałem być w sobotę chyba o 7, a już mi pokazuje piąta coś. Także wiadomo, że GPS liczy raczej naprzód. Oj. Jedź prosto. Więc jestem w stanie to sobie wyliczyć i wtedy zrobić tą przerwę na sen po to, żeby w tym czasie pracownicy mogli zarobić. 19, dobra, wiecie co, będziemy zaglądali po drodze, już się rozglądali za... Będziemy się rozglądali województwo śląskie, a czyli dobrze, już do Śląsku, na Śląsku wyjeżdżamy. To na Śląsku się przekimamy. W tym razie czekajcie, nie ten pas. Będziemy skręcać. Z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Fajnie zrobiona ta Silesia jest. Ale wiecie co, odkąd, słuchajcie, wyłączyłem tą Ukrainę. Zwróćcie uwagę. Następnie skręć w prawo. Wyłączyłem, słuchajcie, tą Ukrainę i zobaczcie, że nie ma żadnych jaj. Także widz miał rację. Bardzo ci serdecznie, drogi widzu, dziękuję. Były jaja z Ukrainą. Takie no niefajne rzeczy się robiły na mapie. A tu jak Ukrainę wyłączyliśmy, to faktycznie takich jaj nie ma. To były naprawdę takie dosyć... perfidne niektóre sytuacje, nie? Także dobrze, że to wyłączyłem. Ale jeszcze nie mów, hopki nie przeskoczysz, bo może w Śląsku się też zacznie coś dziać. Oby nie. Dobra, 19.15. Szukamy stacji w takim razie. Ojery, no czemu tu jest 60? Ludzie. Chociaż 80, nie? Na takiej pasmówce. Tędy chyba ostatnio jechaliśmy, bo też... Nie, na żółto. Na żółto to teraz mi zaznacza, czyli tą trasą też nie jechaliśmy ostatnio. Nawet nie będę na mapie sprawdzał. I tak za wiele, widzowie, nie mamy niestety odkrytej tej mapy póki co. Tylko staram się zmieniać trasy, żeby odkrywać. Nie no, musiałem tędy jechać. Pamiętam przecież, że to Katowice potem były. Był odcinek, wieźliśmy coś tutaj, jechałem tędy na 100%. W którymś z ostatnich odcinków. To jakiś autoserwis po prawej stronie będzie. Polskie Centrum Handlowo-Usługowe? Aha, to tak, dobra. O tym myślałem, a nazwałem autoserwis. No i dobra, to może na moście nie zaliczyło, no nieważne. Mniejsza o to, ale to chyba będą Katowice właśnie, jak dobrze pamiętam. Teraz tak, łóżko. Aha, i wtedy, no tak, bo tędy jechaliśmy. Jechaliśmy tą trasą ostatnio i szukałem tego. Szukałem miejsca na spanie też. I wiem, że potem się skręcało i było miejsce na spanie. Także teraz się tam przekimamy. Może być chwilę po 20, wiecie, mi jakby też chodzi o to, żeby ciemno nie było. Ta 20 to jest taka początkowa godzina, w której chce się przekimać. Nie, Katowice 40, no to nie wiem, gdzie jesteśmy. To może coś mi się pomyliło, widzowie. Musiało mi się coś pomylić. A bo to Częstochowa, dobra. O, bo znowu czerwone światło. Weź tu jedź. O, kłody drewna, patrzcie, widzowie, kłody drewna. I to już mi się z farmingiem perfidnie kojarzy, bo już na to drewno patrzeć nie mogę, bo tyle się naciąłem tego drewna, czy piłą mechaniczną, czy tą wyżynarką, tą maszyną do cięcia. Pauza. Także słuchajcie, tyle co się... Dobra, bo jedziemy. Jedziemy, bo ludzie się tu denerwują, że stoję. Znowu się zagapiłem na coś, nie? Na cały weekend, słuchajcie, muszę się zagapić. Życie.
Nie byłbym sobą, słuchajcie widzowie, jakbym się, jak ja bym się nie zagapił, to nie byłbym sobą, nie? Jedź ty gagatku, wyjeżdżasz to jedź. Grzeją ostro, no. Dobra, to musimy znaleźć teraz jakieś miejsce do przespania się, 20:14. Wiem, że jeszcze kawałek pewnie nic nie będzie, bo pamiętam, że ostatnio tutaj szukałem miejsca na sen, a też chciałbym się zatankować, wiadomo. Bo... Jedź mnie tym kamperem, tam jest chyba tylko stacja, ale z tego co pamiętam, to musiał z drogi zjechać, dobra. Nic, no grzejemy, póki nie ma stacji. Nie będziemy znaków zapytania odkrywali, bo powiem wam szczerze, nie chce mi się z tym helikopterem i tą renówką, która tak słabo jeździ, gdzieś skręcać, bo jeszcze to się źle skończy. Zamek Będzin. Nie chce mi się, widzowie. Gdzieś tam skręcać, bo to potem się może źle skończyć. Fajnie to zrobione. Trzymaj się lewej strony. Bardzo mi się podoba. Znaczy, zakładam, że realistycznie tak jest. O. Trzymaj się lewej strony. Już myślałem, że o gościa zahaczę. Że na Śląsku pewnie jest taka droga i tak wygląda, nie? Jakaś kastorama przy tym. Trzymaj się lewej strony. A fajnie zrobione, no. Jest ta... Dobra, no musiałem, ja na 100%, nie wiem czemu, czy by mi się nie zapisało, kurczę. Trzymaj się lewej strony. Widzowie, no bo i tu będzie taki dziwny, znaczy dziwny zjazd, taki dosyć trudny. Bo pamiętam, że rozkminiałem, gdzie mam skręcić. Taki podwójny zjazd. Bo jechałem i szukałem wtedy tutaj miejsca na spanie i... Trzymaj się lewej strony. No i... Trzymaj się prawej strony. No właśnie tutaj, teraz też tędy jedziemy. I czemu mi się to nie zapisało? Gdzie migacz? No, no jechałem tędy na 100%. W którymś Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. W którymś z ostatnich odcinków, i też mówiłem, że to jest fajnie zrobione to. A na mapie nie mam zaznaczone. Teraz jestem ciekaw, czy aktualizacja coś popsuła. Wiecie, też nie pamiętam jakby ile miałem. Nie no, kasa by się raczej zgadzała. Nie mogłem mieć kasy więcej na koncie. Exp też się zgadza, no bo mam 4 punkty tego długodystansowca, a tyle faktycznie miałem. Teraz oczywiście będziemy dawali ładunek o wysokiej wartości. No ciekawe widzę, ciekawe bardzo. O, tak już lepiej. Nie chciałem hamować, ale chciałem zmienić. Chociaż ta renówka mi się naprawdę, no nie wiem, w środku też mi się kompletnie nie podoba. Ja wiem, że każdy ma swoje tam gusta, jakby no wiadoma sprawa. O, mamy chyba łóżko i będzie stacja. Tu będą bramki, jak dobrze pamiętam. No jechałem na 100% tą drogą. No ale jest na żółto tam dalej, więc... Widzicie, tam dalej jest na żółto, więc musiałem tędy jechać. Tak było, nie ściemniam. Dobra, jest stacja benzynowa, ale jest stacja z parkingiem. No, no to tu zjedziemy. Nawet nie wiem, czy przypadkiem ostatnio na tej stacji benzynowej też nie kimaliśmy. Także tu się przekimamy, tu się zatankujemy, widzowie. Województwo małopolskie. Mała stacyjka, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się zatankować, przekimać, bo już jak widzicie się zaczyna robić nam ciemno. Ciemno już, zgasły wszystkie światła. Ciemno już, noc nadchodzi głucha. Jak śpiewał Peja. No, słuchało się kiedyś, słuchało. Nadchodzi, nadchodzi, a my nocy nie chcemy. Ale ładny zachód słońca. Jeszcze zanim się przekimamy, to patrzcie, widzowie, wam pokażę.
tu chyba mogę tak stanąć i powinno być gitara. Cokolwiek powinno być, nie znaczy, że jest. Nie. Jednak nie. Jednak nie, widzowie. Jednak nie tak hop-siup, jak mi się wydawało. Może tu się uda. Ale widzicie, że jest parking przecież. To już nie chodzi o to, jak ja staję. Jest, dobra, czyli tak trzeba. Okej. Okej, przekimamy się. Pewnie koło czwartej się obudzimy. O, szósta, idealnie. No i zobaczcie, tam jeden gałgan nie mógł znaleźć zlecenia. Ale nagle będą nam wychodziły, no 2000 jeszcze dołożyłem, czyli poprzedni, o, ale ten zarobił 1500, to też nie za dużo. A kolejny 3700, no to jestem na plusie, ale jednego gałgana powinienem zwolnić. Scarlett ładnie nam zarabia. Okej, no czy widzicie, coś tam jesteśmy na plusie. Dobra, sekunda, widzowie. Ja sobie herbatkę przyniosę i lecimy dalej z trasę. Dobra, dobra, jestem, moi drodzy, lecimy dalej. Słuchajcie, mamy... Wybrano. Nie odpoczywamy, nie odpoczywamy, jedziemy. Przyjazd sobota 14, czyli teoretycznie jeszcze raz na te 8 godzin byśmy się mogli przespać, bo na niedzielę na 5 rano najpóźniej mamy dostarczyć, więc pojedziemy sobie, aha, czekajcie, 500 km przed nami, czyli z tym snem by było ciężko, czyli tak naprawdę blisko celu. Aha, w ogóle włączyłem wam muzyczkę, moi drodzy, tak też pisaliście w komentarzach. Dzięki, moi drodzy, za uwagę. Będzie playlista taka na dłuższą trasę, żeby było na przykład 20 utworów. Jak najbardziej, już je wybieram. Dzisiaj jeszcze mamy te 4. Bardzo słuszna uwaga. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają jakieś fajne uwagi. Ja zawsze te odcinki robię przecież dla was, więc chcę, żeby wam się podobało. Skoro oglądacie, to podziękowaniu staram się robić tak, żeby wam się bardziej podobało. Najbardziej. Poświęcacie swój czas, aby jednak oglądać no, godzinny ponad odcinek, bo ten pewnie będzie miał lekko ponad godzinę. Więc tak, zastanówmy się, co zrobić, bo z punktu patrzenia, to też będzie zależało oczywiście od zaczęcia następnego kursu, no dalej, no te 40. Mamy 500 km do celu, czyli już tak no połowę trasy za nami. Niby twierdzi GPS, że w sobotę czyli za 8 godzin, czyli 8 godzin trasy nas czeka. Ja tak się zastanawiam, bo może przy miejscu, no bo tak, jeżeli dojedziemy o 14, no to wtedy następne zlecenie w następnym odcinku będziemy brali też o 14, a jeśli przesunę na wieczór, to siłą rzeczy będziemy zaczynali wieczorem i jakby następny kurs będziemy musieli zacząć od wyspania się. Muszę to przemyśleć, widzowie, tak jak mam być szczery całkowicie. Jest to miejsce, w którym się trzeba lekko wysunąć, bo ciężko wyjechać, chociaż tu widzę ruchu nie ma zbyt dużego, ale bardzo mi to skrzyżowanie przypomina to skrzyżowanie, jak się jedzie tą drogą śmierci. Hele do Duisburga. Chyba kojarzycie. Tak mi się skojarzyło to skrzyżowanie z tą drogą śmierci. Przemyślę, no ja chciałbym się jeszcze raz na pewno przekimać, żeby za tego kursu ci pracownicy tam też coś zarobili. No i najwyżej będzie coś takiego, że zaczniemy nową trasę w następnym odcinku i po prostu na dzień dobry się prześpimy, bo ja raczej po nocy staram się nie jeździć. Śnieg, jak widzicie, też wyłączyłem, no bo jakoś tak za oknem się ciepło zrobiło, chociaż... Połowicznie ciepło, no bo też deszcze i tak nie jest za ciepło, ale powiedzmy, że nie ma śniegu. Tak wyłączyłem. No raczej mamy już, wiecie co, jak nagrywam 9 lutego.
Nie wiem, może jeszcze jakby śnieg za oknem spadł, to jedną rundkę w śniegu może zrobimy, ale raczej już będziemy w takie klimaty jednak wiosenne szli. Trochę w tym śniegu się najeździłem. Więc nie ma co tam. W ogóle jedną rzecz, widzowie, ja muszę sprawdzić. Skoro wszedł update kolejny, to jest duże prawdopodobieństwo. Tą drogą na pewno jechaliśmy ostatnio, pamiętam. Tu będzie taka górska droga. Słuchajcie, szkoda, że tędy z tym, kurczę, to nie podoba mi się ta droga, w sensie z tym helikopterem, nie? Wiecie co? Muszę sprawdzić, czy ciężarówki nie podrożały, bo jak przed update ostatnio nagrywaliśmy odcinek, przecież jak zatrudniałem pracowników, to kupowałem ciężarówki i już ceny się też zmieniły, nie? Także z każdym update'em musicie mieć na uwadze to, że jak ja wam pokazuję w odcinku, że jaką ciężarówkę najlepiej kupić, to chyba będę nagrywał takie odcinki bardziej z datami. Takie update'y do tego, no bo to się zmienia to diametralnie i pamiętam, że ostatnio mieliśmy trochę ciężki wybór, dlatego też wybrałem ostatecznie używane ciężarówki dla pracowników, ale spoko, to były fajne, bo były z 5 gwiazdkami, więc spoko. Jakbym teraz miał kupić dla pracowników, to też bym pewnie dwie używane. A myślę, że ten początek, słuchajcie, w Eurotracku jest najważniejszy na nowym koncie, że po prostu jak najwięcej mieć pracowników, żeby oni już kasę zarabiali, a jak już robi się w pewnym momencie, ci pracownicy pierwsi dobrze levelują i robi się ta lawina tych pieniędzy, spirala taka już idzie, wiecie, kula śnieżna, no to przecież zawsze można tym pracownikom wtedy flotę wymienić. Ja myślę, że w tej serii chciałbym chyba w to pójść, mimo że oczywiście możecie powiedzieć, że przecież mówiłem na odcinku, jakie ciężarówki kupować i tak dalej, że używanych nie ma sensu, to też po update'cie się to zmieniło, bo jak widzicie mamy więcej ciężarówek tych 5-gwiazdkowych i jakoś tak bardziej opłacalnych. Więc jeśli te 5-gwiazdkowe, gdzie one nie są uszkodzone, nie mają jakiegoś dużego przebiegu, są spoko, to myślę, że w te ciężarówki pójdziemy. A ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ta droga, którą ostatnio jechaliśmy, co się przez Ukrainę przejeżdża. Dobra, wyprzedzam SRU. Nie będziemy się tak wlec 40, bo to trochę przesada. Nie wiem, czy to nie jest przez Ukrainę czasem przejazd na Węgry. Czy to się kojarzy. Szczególnie, że chyba do granicy się zbliżamy właśnie. Tak coś było chyba ostatnio. To jest chyba flaga Słowacji, a nie Ukrainy. Słowacja, jak nie. Nie, to może dalej była Ukraina. Nie wiem. Nie chcę tutaj głupot gadać, ale to raczej jest flaga Słowacji. Na pewno nie Czech. Droga fajna, wam powiem, jako taki przejazd, tylko z tą akurat drenówką tak średnio, nie? Ta renówka nie ma, nawet nie patrzyłem, ile ona ma koni, ale przypuszczam po sposobie jazdy i po ładunku, że no tak jak ma 500 koni, to jest chyba ma. Wątpię, żeby miała mniej, ale raczej nie ma więcej. Dobra, gościu wyprzedza, to ja też lecę. I jednak nie wyprzedza. Czemu nie wyprzedza? A ja wyprzedzam. Gościu, kurde! Wjechał we mnie, nie dostałem mandatu, widzowie. O, tam jakiś ładny zamek, ale ładnie to wygląda. Słuchajcie, na skałach zamek, przy rzece, jakaś tam osa pewnie jest. Że jest taki zamek na Słowacji. Dobra, grzejemy. Słuchajcie, ja muszę nadrobić trochę czasu, bo
Aha, kolizję spowodowałem. Dobra, trzeci mandat. Około 5000 w plecy na mandaty. Także widzowie, dobrze, że zlecenie jest dosyć bogate. Ale też to, co mówiłem, ja sobie nie wyobrażam jeździć na tej totalnie realnej ekonomii. Wiem, że w świecie realnym tak jest, natomiast tutaj, jeśli trzeba płacić na przykład pracownika, jeśli trzeba płacić paliwo, plus bramki na autostradzie i tak, to już nie dla mnie, to już jest... Ale tak jak mówiłem, jak te zlecenia już będą za drogie w pewnym momencie, to będę dążył do tego, żeby przez tą konsolę po prostu zmniejszyć ceny, bo w górę nie możecie tych cen podnosić i dobrze, bo tak by ludzie oszukiwali. Zresztą bez sensu, te zlecenia tu są tak drogie, że nie widzę sensu, słuchajcie, dodawania ceny na zlecenia. Tak już jakby według mnie to samo jest zmodowane już w Eurotrucku, nie? Przygotuj się do skrętu w lewo. Ale żeby właśnie nie były takie drogie te... Skręć w lewo. A, żeby nie były takie drogie te zlecenia, to je jak najbardziej obetniemy troszeczkę sceny. Policja? Policja. Ja, policja. To jest ty i. Policja. Na Słowacji jest policja. Okej. Okay. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobra. Skręć. Pewnie gagatki za mną jadą, to muszę przepisów przestrzegać. A! Ty, Merolem, puść mnie, nie widzisz, że się zadaje. Helikopter wiozę. Chłopie. Wiozę helikopter, to są poważne sprawy. No wiesz, to nie ma tak. Czy ty sobie jedziesz? Ja muszę tutaj przejechać. Mam rozmach. Siara Siarzewski. Mają rozmach, skurwysyny. Mam rozmach, widzowie. Mam rozmach, bo wiozę helikopter. Póki co nie mam uszkodzeń naczepy, więc jest szansa, że mimo, że jakieś mandaty są, ale nie będę miał żadnej kary za uszkodzenia i będę starał się do tego dążyć. Mamy 300 km do celu, więc widzowie, myślę, że już w tej chwili to nie ma co jakoś spieszyć, tylko muszę decyzję podjąć, co my robimy. Sobota 15, jak się prześpię, to dostarczę pewnie koło 23, no ale to tak czy siak. Obiecałem sobie, że dwa razy chcę spać. Chyba, że zrobimy jeszcze myk, widzowie, tylko czy to tak się da? Już bym musiał dobrze policzyć. Sen trwa... Właśnie nie liczyłem, ile trwa sen, czy on... Czekajcie, szliśmy spać koło 21, a obudziliśmy się po 5 było, nie? Czyli to jest 8 godzin, czy 9? Jakby było o 6, to by było 9, a że o 5, to raczej 8 godzin trwa sen. Właśnie, żebym się nie pomylił z godzinami, nie? Bo jeśli tak, patrzcie, jeśli się jest 8 godzin snu, no to idziemy, powiedzmy, spać o 15, budzimy się, będzie 23 i jakbym się chciał jeszcze raz przekimać, to do 5 mi nie starczy czasu. To nie wiem, musiałbym przelecieć tam chyba dosłownie, żeby dwa razy się przespać, więc dwa razy się nie prześpię. Niestety, widzowie, nie prześpimy się dwa razy. Tylko raz nie mogę. Tylko raz. No, tylko raz się możemy przespać. Więcej się nie prześpimy. No to robimy taki myk, że po prostu się prześpimy. Zaczniemy następne zlecenie w nocy, no i pierwsze, co zrobię, to się prześpię. No i jakby to jest jedyne wyjście. W tym momencie w czasie tego kursu będą dwa spania. Jak widzicie, podczas jedno spanie już nam zapewniło 5000 dochodu. No i myślę, że drugie spanie też nam tyle może zapewnić, albo i więcej. W ten sposób już jesteśmy do przodu z siankiem. Fajnie, że trochę na autostradę wjechaliśmy na odmianę.
Trzymaj się prawej strony, a następnie chyba zjedź w prawo. Widzę jakiś przerażający zjazd dziwny. Zjedź w prawo. Nie wiem, gdzie mnie ta... A, Iwona tutaj... Czemu Iwona mi tu każe zawracać? Skręć w lewo. Nie podoba mi się to, widzowie. Ta Iwona kombinuje. Powiem wam, że troszkę mi się to nie podoba, nie? Przygotuj się do skrętu w lewo. Co ta Iwona tu kombinuje, patrzcie. Skręć w lewo. Aha, bo tam jedziemy w prawo, dobra. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Dobra, bo taki dziwny zjazd jest, okej. Skręć w prawo. Teraz rozumiem. Dziwny zjazd. Powiem wam szczerze, pierwszy raz tak widzę. Mogli to jakoś inaczej zrobić. Znaczy pewnie tak jest naturalnie zrobione na Słowacji. Nie zakładam, żeby tu w Eurotrucku sobie wymyślili taki dziwny wjazd. Wjazd tam w promocie, ale... No nie wiem, dziwny. Troszkę dziwny. Jeszcze kilometrów do celu. No to już pięknie, widzowie. Będąc blisko dostawy się prześpię, jeśli znajdę takie miejsce. No mam nadzieję, że znajdę. No już jesteśmy prawie na miejscu, widzowie. Zwolę. A to jechaliśmy tędy chyba ostatnio. Nie no, odkryliśmy miasto, to skoro odkryliśmy miasto, no to raczej nie mogłem tędy jechać. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Wiecie, że trochę zawiesiłem, nie? Czy takie mam déjà vu, jakbym tędy jechał właśnie... Tylko, że wtedy pamiętam, że jakoś przez Ukrainę jechaliśmy do Węgier, więc... Ale my jesteśmy chyba raczej jeszcze na Słowacji, no raczej granicy Węgier nie przekraczaliśmy. Jedź prosto. Nie wiem, słuchajcie, gdzie ta Iwona mnie tu prowadzi. No 200 km mamy jeszcze do celu. Ale muszę jej zaufać. Nie będę się na mapę gapił. No po prostu jadę. Od siebie. Gościu wyprzedza, to pewnie jest wolne. Naprzeciwka. Nadzieję. No te ograniczenia prędkości są troszkę tutaj męczące. 8 dyszek bym tu mógł lecieć śmiało. Ale nie możemy prowokować więcej mandatów, widzowie. Musimy tak jechać, żeby mandatu nie dostać. Można go wyprzedzić, czy nie można, bo nic nie widać. Halo, nic nie widzę. Spiesz się powoli. To powiedzenie tutaj nabiera znaczenia, nie? O, 90, no i to rozumiem. 90 ograniczenie na takiej trasie, spoko. Pak rośnie po prawej stronie na bank. Tam jest chyba już... wiem, bo z Farming Simulatora, słuchajcie, ostatnio rzepak kosiłem, więc... Więc mi się już kojarzą te pola teraz, widzicie? To jest ten moment, kiedy Farming Simulator wchodzi za mocno, nie? Dobra, i tu są Węgry. No i to rozumiem, granica Węgier.
hej, czyli wjeżdżamy do Węgier, na Węgry. Kilometrów do celu, także myślę, że teraz jeszcze za szybko na tej stacji, bo nie chciałbym 200 km po ciemku jechać, ale tak w granicach 50 km do celu jak będzie, to się przeklimam. Tak zrobimy, widzowie. Przygotuj się do skrętu w prawo. Tutaj za szybko. Tak ładnie, jasno mamy to. Ja cię też nie chcę po ciemku jeździć. Skręć w prawo. Policjanty. Jakaś elektrownia albo transformator, coś w ten deseń. Jedźże chłopie, bo pierwszeń. Pierwszeństwo marza. Mówisz, aha, bo on skręcał. Dobra. Skręcał, ja go wypędziłem. A się spieszę, widzowie. O, płacono 28 tysięcy, czyli 26. Ja teraz właśnie nie wiem, czy mam jeszcze dwa kredyty, czy jeden. Teraz po prostu miałem zarobić tym zleceniem na ten jeden kredyt. Pamiętam, że brałem jakiś kredyt, chyba 40 tysięcy. Ale to już go chyba spłacaliśmy, widzowie. A nie wiem, jakiś mam déjà vu, nie? Sprawdzimy, czy ten kredyt jest spłacony. No jeden kredycik niech nam zostanie. Trochę przygrzejemy. Może nie aż tak, żeby mandat dostać. I okno czerwono mi się zapaliło. Co to za ograniczenia prędkości? Grzało kogoś. Budapeszt. A! Rzuca nim jak szatan. Albo miota nim jak szatan. O kurde, mandat. O ja pierdzielę, fotoradar stał akurat. Tak troszeczkę tylko, kurczę. Jedź prosto. Takie tyci przekroczyłem, no. Wypijają się. Nie będzie jakiś salon. Niby bardziej na... Ale nie chcę tam skręcać z tym helikopterem, bo mi bardziej na urzędzie pracy zależy. Pamiętajcie, że agencja pracy, no to jest ważna, żeby ją odkrywać na mapie, żeby mieć większy wybór pracowników do zatrudnienia. My mamy na razie jedną odkrytą niestety. A tutaj będzie pewnie dealer samochodowy. Musiałbym w lewo skręcić, żeby agencję... I znowu Renówka akurat. W lewo bym musiał skręcić, ale tam no mogę skręcić od biedy w lewo i następną wyjechać w prawo. No akurat to już nie będę się przepychał po to, żeby agencję pracy odkrywać. Mamy 150 km do celu. Jednak patrzę, żeby jak najszybciej już dojechać. No, już myślałem, że znowu jakiś mandat. 4 mandaty, jak dobrze policzyłem. No życie, no. Tamten ostatni to już naprawdę był jakiś przypadek, no bo zwalniałem i nagle mnie radar strzelił, kurczę. Już nie mieli gdzie tego radaru postawić. Nie no, nawet ta Renówka się w miarę zbiera, no, tak jak jest. Początek był trudny, teraz nawet się zbiera. Nie ma tragedii, widzowie. Dalej, niech się kończy to miasto. Ja wiem, że mogłem te mandaty wyłączyć i nie byłoby wtedy problemu, ale wiecie, no... Ja radziłem wyłączyć mandaty na samym początku na parę kursów osobom, które dopiero z mechaniką Eurotrucka się zapoznają, czyli totalnie zaczynają. A ja zaczynam, to już wiecie, zaczynam już chyba 5. raz od nowa. Odcinki, jakby no uważam, że to nie byłoby żadne wyzwanie. Po prostu wiecie, ja jestem tego zdania, że trzeba ponosić konsekwencje swoich czynów. Znowu widzę jakiś znak fotoradaru.
że no trudno, no przekroczę prędkość, to stracę, no to wiecie, no. Czy dzwonię, to też stracę, no życie, a był fotoradar. Czy dzwonię, to też stracę, no życie, no. Jedź prosto. Fajnie, że kolejną trasę odkrywamy. Autobusie aż czasem pasa nie zmienię. Dobra, chcę przyjść do celu. No to tak myślę, że o, 1000 za dużo to on nie zarobił, ale chociaż 1000 do przodu. Ale ma nowy level, tak? Tak, widzicie? Osiągnął nowy poziom, także... Jedź prosto. Skoro osiągnął nowy poziom, to teraz będzie... Ja mu ustawiłem ich, żeby długodystansowca najpierw wyrabiali. Oni wszyscy mieli na zero. Niestety nie miałem wyboru za dużego z pracownikami, więc też mam utrudnione zadanie, ale stwierdziłem, że to będzie taki jakby poziom trudny gry, nie? Że zatrudniam pracowników i oni muszą się wylewelować, żeby zarabiali. Uważam, że to jest uczciwe. A żeby im pomóc trochę w levelowaniu, to się przekimamy. Tak ja wiem. Kilometrów, no to tak lada moment, jak będziemy widzieli jakąś stację, to się po prostu... I nie chodzi nawet o stację, bardziej o parking. To może być parking przy drodze, żeby się po prostu przekimać ale raczej... I teraz możemy zobaczyć, o, teraz będę wiedział, ile... dodam sobie, o, jest, coś mamy, widzowie, dobra, to te 100 kilometrów do celu, to już jest szybko, parking. Idziemy na parking. To słuchajcie, mamy 13.10. Przeliczam trasę. Mamy 13.10. Ups, parkingi pozajmowane, widzowie. Jest do osobówek. Tak, chyba się nie przekimam przed gościem. A mogę. 13.15. 13.15, budzimy się 22. Czyli od 13 do 18 mamy 5 godzin, i to czyli 9 godzin, bo 5 i 4, 9. Czyli teraz nie jesteśmy w stanie, słuchajcie się już, teraz nie jesteśmy w stanie się, moi drodzy, już przekimać, bo do 5 byśmy nie zdążyli rano, nie? Znowu ktoś zlecenia nie mógł znaleźć. Oj, będę musiał się przyjrzeć temu pracownikowi. To jest ten sam, co poprzednio. No i zobaczcie, Scarlett. No kobieta nam ładnie zarabia, 12 tysięcy zarobiła. A facet, kurde, nie mógł zlecenia znaleźć. Nieładnie. No, te 80 km już sobie w nocy możemy przelecieć. Na długich, dla widza. Będę musiał się przyjrzeć, słuchajcie, temu pracownikowi. Ale tak czy siak, jak zaczniemy następne zlecenie, to zacznę od Kimona, bo tu nie ma opcji, żebym ja na 5 dotarł, bo 5, tu mamy dojazd tam 23 z hakiem, czyli 6 godzin musiałby sen trwać. A powiem wam, że nawet chyba sobie bym tego moda zamontował, że jest krótszy sen, że się śpi te 6 godzin. Bo wiecie co, po prostu łatwiej jest, ja i tak będę kilka razy spał. Jakby to nie chcę moda tutaj ściągać, żeby oszukiwać. Mi zależy, żeby w tym zleceniu, które będę mieć, tym i kolejnym, w każdym, jak najwięcej razy spać, żeby się w czasie zmieścić. Tylko chodzi mi o to, że jeżeli jest krótszy sen, to czasem można się przespać dwa razy pod rząd i spać te 12 godzin i jakby łatwiej jest to wyliczyć. 6 godzin jest łatwiej do wyliczenia, jeśli chodzi o twój sen, niż na przykład 9 godzin. 9 godzin jest trudniej wyliczyć. Pustkę zawsze łatwo wyliczysz. Więc żeby było łatwiej liczyć, to myślę, że sobie tego moda na krótszy sen ściągnę. Mam nadzieję, że on działa w tym update'cie. Sprawdzimy. Bo ja na pewno będę chciał jak najwięcej razy spać. No więc wiecie, to jest bez dwóch zdań. Chciał jak najwięcej razy spać.
żeby łatwiej się liczyło. Myślę, że będzie spokój. Jaki fuks. O, tutaj taki Bele wiezie. No jak widzę Bele drewna, to znowu mi się z farmingiem, słuchajcie, kojarzy. Tyle tego drewna nawoziłem się tą ciężarówką. Słuchajcie, ściąłem 1000 drzew. Jedno drzewo, no to jest 5-6 bel. Wiadomo, od grubości jakby... Jedne są grubsze, inne są cieńsze, ale ogólnie z tymi cienkimi, no to jest około 6. No i jest co wozić było, nie? Jakby pomyślcie, jeżeli było to było 6000 kawałków drewna. A już nawet już o tym nie mówię, nie? Już nawet, słuchajcie, widzowie, nie chcę o tym mówić, bo już... Ale ważne, że dało mi to dobry zysk. To oczywiście w odcinkach z farminga możecie zobaczyć, jakie inwestycje poczyniłem, ile tam już mam na koncie. Dzisiaj nagrywałem odcinek z farminga, to słuchajcie, już mogę wam powiedzieć, że... Skręć w prawo. Że na koncie tykło 10 milionów euro. O! Bożem, 1% uszkodzenia na szepy. No zdarza się. Zdarza się. Gadam wam tu o farmingu, zamiast skupić się na drodze. Czekajcie. Cały Juken, nie? No nie, naprawdę. Ja nie byłbym sobą, jakbym czegoś nie odwalił. Hamuj, gościu, bo nie widzisz? Jadę, hamuj. Czasem we mnie nie wiedź, bo mandat dostanę. Dzięki. Tyczku. Aż myślałem, że policjanty. Dobra, 17 km do celu. No to myślę, że już bez mandatu dojedziemy. 4 mandaty to i tak za dużo, bo 5 tysięcy w plecy, z czego z jednego pracownika jestem po 4 tysięcy w plecy. Muszę mu się przyjrzeć. Zerkniemy do pracowników. Jak najbardziej, widzowie, do pracowników trzeba zerknąć, co tam oni wywijają. Czemu to tak jest, że... Zresztą, ja wam powiem szczerze, jeśli chodzi o tych pracowników, że nie musieli wrócić, bo nie mogli znaleźć zlecenia, ja tego nie rozumiem, nie? Ja naprawdę, słuchajcie, tego nie rozumiem, bo jeżeli jedziesz ciężarówką bez naczepy, to w danym mieście masz kilka firm, w których te zlecenia możesz znaleźć. I jakby ten pracownik nie musi wracać. Jedź prosto. Już myślałem, że się czerwone światło zapala. Dobra, my tu będziemy skręcać. Tam jest znowu jakieś coś do odkrycia. Nie, skręć w lewo. Chyba będzie urząd pracy, więc skręć fajnie. A nie, to dalej jest. Okej. Okay. Niestety po nocy. Za nami. Po nocy nas. No, za 90 expa oczywiście. Słuchajcie, jak ja widzę 40 expa za parkowanie, no to sami się domyślacie i widzieliście, że czasem już mi się nie chce i odpuszczam. Ale jak jest 90 expa za zaparkowanie, myślę, że warto troszkę spróbować, bo to nic nie kosztuje, nie? O, teraz się źle złamałem, kurde. Czy się to uda teraz naprawić? Czy się uda? Dobra, naprawimy. Wyżej się do przodu kawałek podjedzie, to tam nie wiem, czy tam jest chyba jakaś rampa, nie? No to czekajcie, muszę tak się złamać. No. Brakuje mi tu światła, widzowie, takiego jak jest na przykład w farmingu. Może, no moim zdaniem, ciężarówka z tyłu powinna mieć też światło. Bo ja tu na przykład teraz niewiele widzę, nie? Dobra, złamiemy się, powinno dać radę. W zasadzie to ja nie muszę tu... Stop! Ja nie muszę tu się nie wiadomo jak łamać. Muszę tylko tam po prostu wjechać i pamiętajcie o tym, że jak wam się spieszy albo nie chce z jakichś względów super parkować, to nie musicie idealnie być za...
Coś jest nie tak, strana czepa inaczej jeździ. Kurde, za dużo farminga ostatnio jeździłem. Tam się tak kijowo, słuchajcie, steruje tymi ciężarówkami. Jest tak nierealistyczne. Zresztą to mówiłem na odcinkach. I jak teraz wsiadłem po paru dniach do Eurotrucka, to nagle się okazuje, że w Eurotrucku ciężarówką nie umiem jeździć, nie? Naprawdę, widzowie, całkiem serio to mówię, nie? Zupełnie kijowo się w farmingu... Kijowo się w farmingu jeździ, jeśli chodzi o sterowanie i... I teraz się łapię, że chcę zaparkować, ja kurde nie umiem jakby jeździć w ogóle, nie? Powiem wam, że no to jest... Niby się takich rzeczy nie zapomina, ale w moim przypadku to... Dobra, wezmę, wiecie co, nie chce mi się tego, widzowie. Sorry, no nie chce mi się. Ostatnia próba. Za dużo farminga i... Jedna gra jest w stanie ci tak napsuć. Ale spróbujemy to... Spróbujemy to zrobić powoli. Teraz się nie zegnę. Dobra, parkujemy automatycznie. Trudno. Tam te 90 raz mogę stracić. Z Elbląg do Segedyn na Węgry. No i co? Level powinien wejść. Pięknie. Przed level 8. Dostaliśmy za to 1177 tysięcy. Kar na szczęście nie mamy za uszkodzenia, jak widzicie. I fajne, fajne exp. Także myślę, że ładunek o wysokiej wartości. Na razie nie robimy długodystansowca, bo ja tak długich kursów robić nie chcę. Mieliśmy, moi drodzy, tylko zobaczyć sobie, co nasi pracownicy tutaj wyczyniają. Zobaczcie, pani Scarlett bardzo ładnie. Umberto nie dość, że nie awansował, to dwa razy był na minusie, więc Umberto, gościu, ogarnij się, bo będziesz do wylotu. Ten też nie awansował, ale ten chociaż nie jest na minusie. Także ogarnijcie się, panowie, bo kobieta was tutaj bije na łeb i na szyję. Wszyscy na długodystansowca są ustawieni. Dobra. Dobra. No to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Będzie mi bardzo miło. Już tradycyjnie cię, drogi widzu, poproszę o zostawienie łapki w górę i komentarza pod filmem dla lepszych zasięgów. A my widzimy się w następnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.